Cześć wszystkim, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w LEGO Przygodzie. Nie wiem, czy kojarzycie tę grę? Pewnie tak, zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcineczek wam się spodoba. Dzisiaj pogramy sobie tak nostalgicznie, powrócimy do LEGO Przygody. Niedługo wyjdzie LEGO Przygoda 2, gierka, a wy mi powiedzcie, czy... A, tutaj nie będę wchodził, bo stąd przyszliśmy. Powiedzcie mi, czy graliście, czy już oglądaliście w kinach nową LEGO Przygodę. Ona pojawi się u mnie na odcinku, na pewno, także tutaj możecie być tego pewni. Patrzcie, to jest ta hala, gdzie wszystko się tutaj takiego niezbyt dobrego wydarzyło. Okej, co my tu mamy? Sprawdźmy. Mamy grę swobodną i opowieść, ale ja już tutaj grałem z tego, co widzę w tym etapie. To może przejdziemy sobie gdzieś indziej, pozwiedzamy całe te światy. Tu mogę kupić. A kupmy sobie wykrywacz czerwonych klocków. W dodatkach sobie to włączymy. Szybka naprawa. Czekajcie, czy mam teraz... To jest wyłączone? Włączone. Szybkie budowanie. Chyba jest wszystko ok teraz. Mam nadzieję, że wszystko jest teraz włączone. Patrzcie, jest ten wykrywacz tych czerwonych klocków. Tu mogę przyciąganie monet kupić za 600 tysięcy. Niestety nie mam tyle pieniędzy, ale myślę, że jesteśmy w stanie sobie to nazbierać. Po prostu pójdziemy do tego pokoju dodatkowego, który jest tutaj. Tam nazbieramy bardzo dużo pieniędzy. Ja jeszcze nie miałem okazji obejrzeć sobie LEGO Przygody 2. Ale może się tutaj uda. Zobaczymy. My na razie potrzebujemy zebrać... Ale czy my mamy ten mnożnik? Ja nigdy nie wiem, jak to włączyć. Czekajcie. Wydaje mi się, że nie mamy tego mnożnika. Więc ja sobie je włączę. Wyłącz. Chyba mnożnik razy dwa jest włączony. Czy nie, czy wyłączony? Nawet nie wiem. Teraz jest wyłączony czy włączony? Nie mam pojęcia. No właśnie, szybka naprawa, wiercenie, budowanie. Czy to jest włączone? Nigdy nie wiem. Ale tutaj chyba tego mnożnika nie możemy. Tak mi się wydaje, że tutaj mnożnik nie działa. Znając życie. Czekajcie, weźmiemy sobie tu może inną postać. Kogoś, kto lata. Na przykład Wonder Woman. Ona nam na pewno pomoże zebrać wszystkie te klocki. No i ile my potrzebujemy? 600 tysięcy bodajże, tak? Na kolejny czerwony klocek. Więc powinno się udać. Pozbierajmy te monety. Tu jest 5 złotych klocków mam, jak widzicie. Ale może uda się więcej nazbierać. Dobra, to sobie przejąłem i zbieramy wszystko, co się tutaj da. No troszkę szkoda, że nie mogę tutaj jakby większych mnożników mieć. Wydaje mi się, że to jest właśnie specjalnie zablokowane, żeby tutaj nikt nie oszukiwał. Patrzcie, no. Ale spoko. Myślę, że bardzo szybko jesteśmy w stanie nazbierać dużą ilość pieniędzy. Zważywszy, że tu jest... Tu jest bardzo dużo tych klocków. Już mamy 200 tysięcy, więc... Widzicie, jednak da radę. Ciekawe, czy milion byśmy nawet nazbierali. Jest jakaś szafa grająca. Bardzo dużo naprawdę różnego rodzaju rzeczy. Możemy też różne tutaj zadania wykonywać, zapewne w tym pokoju. Ale to będziemy robić najwyżej potem. Już się nie mogę tej gry doczekać. 26 lutego, nie? Wtedy wyjdzie LEGO Przygoda 2. I będziemy mogli sobie zagrać. No już mamy 360 tysięcy. Więc naprawdę, patrzcie, kubek z
Jayem Lego Ninjago. No naprawdę elegancko tutaj. Zbierajmy wszystko, zbieram, zbieram. Nie ma, że boli. I zaraz czerwony klocek będziemy mogli kolejny kupić. Patrzcie, a tu jest złoty. No to widzicie, jeden już złoty klocek udało mi się. Patrzcie, to jest Lego! Lego Ninjago. Dobra, wejdźmy jeszcze tutaj. No i te postacie, które latają, no to one nam pozwalają naprawdę dużo monet zebrać. Ja oczywiście przepraszam was za to, jak mówię, ale jestem chory. No, dopadło mnie przeziębienie. Mam nadzieję, że szybko się wykuruje. Najgorszy jest katar w sumie. Wiecie, bo katar najbardziej przeszkadza. A tak to jest w miarę dobrze. Ciekawe, co się stanie, jak zbiorę ten milion. Macie jakiś pomysł? Co się może tu wydarzyć? No na razie jestem daleki od zebrania miliona. Chociaż, czy ja wiem, czy daleko? Jestem blisko w sumie. Patrzcie, niewiele tutaj potrzeba. Jeszcze tu na górę możemy podlecieć. Bardzo dużo odwołań tu jest do Lego Ninjago. Patrzcie, to jest cały ten plakat z Lego Ninjago. Więc naprawdę fajnie. Okej. Wow, nieźle. Sprawdźmy jeszcze tutaj. O, tutaj będzie dużo monet. I patrzcie, zaraz milion będzie. Tylko co nam to daje? Przydałby się jeszcze lepszy mnożnik, wtedy byśmy w ogóle mogli więcej kupić tych klocków. Gdzie jeszcze tu są jakieś w ogóle? Już wszystko praktycznie pozbierałem. No. Większość pozbierałem, także już będzie ciężko, będzie trudno tej zdobyć. Dobra. No naprawdę niewiele nam tutaj brakuje, żeby zdobyć ten milion. Tylko pytanie, czy nam się to uda. Oj, jesteśmy naprawdę, naprawdę bardzo blisko. Tutaj jest jeszcze klawiatura. Patrzcie, mamy milion. A i dostaliśmy złoty klocek dzięki temu. Nieźle. No to już siódmy. Jeszcze tych klocków musimy tutaj nazbierać. O, patrzcie, jak ciemno tutaj, ale. Pozbierajmy wszystko, co się da. Już nie mogę się doczekać zagrać w Lego przygodę. Jejku, jejku. Dobra, słuchajcie. Pozbieraliśmy, mamy milion. Troszkę zadań tutaj wykonaliśmy, więc możemy się udać do Chmurokukułkowa. I wykupimy sobie jakiś czerwony klocek. Zobaczmy. Ale teraz już wiemy, patrzcie, dodatki i to jest włączone. Teraz jest wszystko włączone, czyli musi być napisane wyły. O, patrzcie, bo od razu widać, czerwone klocki tu mamy. Tu coś możemy zniszczyć. Patrzcie, tu coś jest, ewidentnie. Spróbujmy tu poniszczyć coś. No nie emeta, no ale... Naprawdę dziwne. Tu jest ok, czerwony klocek. Możemy go kupić. Tu jest przyciąganie monet. To na razie... Na razie może nie. Sprawdźmy, co tu mamy. Monety razy 6.
Okej, okay, no to nam na pewno pomoże w zbieraniu funduszy. Bo jak wiecie, monety razy 6, no to to jest idealnie. Tylko musimy sobie to włączyć. Na pewno. Cyk. Dodatki. No i włączymy, czyli w sumie mamy razy 12 teraz funduszy. Więc naprawdę szybko nazbieramy to, co potrzebujemy. Te ogromne sumy. Tylko zastanawia mnie, co tutaj jest. Czy ja w jakiś sposób mogę się tu udać? Patrzcie, tu coś jest. Nie, nie mogę. A to co to jest tutaj? Dziwne rzeczy. Można tu na pewno na bank coś tu będzie trzeba zrobić. No, najgorsze jest to, że... No. Czy mogę tu poniszczyć coś? Nie bardzo. No dobra. Ale już te monety, słuchajcie, kupiliśmy, więc już tu jest jakiś pozytyw z tego wszystkiego. Czy ja tam do góry mogę podlecieć? Tak, patrzcie, tu też jest czerwony klocek. Szybki, tajny kod. Możemy kupić, tylko nie wiem, co nam to daje. Tak naprawdę ten szybki, tajny kod. Czekajcie, no sprawdźmy sobie. Dodatki. Nie wiem, co nam to da, ale niech będzie, prawda? Już dużo zrobiliśmy. Słuchajcie, ja wam dziękuję za uwagę. Myślę, że w końcu dobijemy do tych 100%. Zastanawiam się, co tutaj, jak pamiętacie może, co należy tu zrobić. To jest coś z filiżanką. Nie wiem, czy... No właśnie, coś z tą filiżanką, czyli nie trzeba jakoś podnieść albo coś. Patrzcie, czy jeszcze tu możemy... O proszę. Zobaczcie, tutaj nie byłem. Tu ewidentnie coś trzeba zrobić. Może jakąś postać, która podpala. Chyba nie mam takiej. Ale ewidentnie coś tu można zrobić, także dajcie znać co. Ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia.